tym filmie porozmawiamy sobie o pewnym elemencie każdego żywego człowieka. Elemencie, który często ignoruje klasyczna psychologia, klasyczna psychoterapia, skupiając się na czymś dużo mniej znaczącym. Jeżeli chcesz dowiedzieć się dokładnie, o co chodzi, jaki to element i jak wykorzystać ten element w swoim życiu, żeby po prostu czuć się lepiej, żeby zacząć jeszcze bardziej efektywnie kreować życie, jakiego pragniesz, koniecznie obejrzyj ten film do końca. Cześć, mam na imię Bartek i pomagam ludziom podnosić poziom wibracji. Praca na poziomie naszego umysłu jest nieodłącznym elementem podczas naszego wewnętrznego rozwoju. Bardzo często jest tak, że właśnie najpierw wchodzimy sobie na poziom umysłu, na poziomie umysłu zaczynamy gromadzić coraz więcej wiedzy na temat rozwoju wewnętrznego, na temat świata duchowego. Natomiast często jest tak, że ta wiedza pozostaje tylko i wyłącznie właśnie na poziomie teorii. Tutaj musisz wiedzieć, tak? Jeżeli uczysz się czegoś nowego, jeżeli przyswajasz nową wiedzę, to tak jak było to zawsze w szkole. Ty bardzo szybko jesteś w stanie zrozumieć jakąś konkretną informację, jesteś bardzo szybko w stanie nauczyć się czegoś nowego, natomiast to, że ty to przyswoisz, to, że ty to zrozumiesz, nie jest równoznaczne z tym, że będziesz umieć to zrobić, prawda? Weźmy sobie dla przykładu taką jazdę na rowerze. Jazda na rowerze jest czymś z pozoru bardzo, ale to bardzo prostym, tak? Wystarczy tylko siąść na siodełko, pedałować i trzymać kierownicę, no i do tego wszystkiego utrzymywać równowagę podczas jazdy. Nic tak naprawdę skomplikowanego. Natomiast kiedy ludzie po raz pierwszy wsiadają na rower, kiedy po raz pierwszy uczą się jeździć tym rowerem, no to często kosztuje ich to bardzo, ale to bardzo dużo wysiłku, bardzo dużo energii. Często także wiąże się to z różnymi, tak, urazami i kontuzjami już podczas samej pierwszej, drugiej czy trzeciej jazdy. I dlaczego wygląda to właśnie w ten sposób? Już tłumaczę. Popatrz na swój umysł. Twój umysł składa się z dwóch odrębnych części, z dwóch odrębnych elementów. Mamy coś, co nazywa się świadomym umysłem, ale mamy także podświadomość. I tak jak mówiłem już w poprzednich filmach, starsze badania mówiły o czymś takim, o podziale pomiędzy świadomym i podświadomym umysłem jako 20 do 80%. Natomiast nowsze, współczesne badania mówią już o zupełnie innych liczbach, tak? Obecnie naukowcy twierdzą, że podział umysłu pomiędzy umysł świadomy i podświadomy jest jak 5% do 95%. I tutaj musisz wiedzieć o tym, że podczas kiedy ty właśnie konceptualnie przyswajasz jakąś wiedzę, podczas kiedy na przykład czytasz kolejną rozwojową książkę, podczas kiedy oglądasz kolejny film dotyczący twojego rozwoju, która część twojego umysłu pracuje, która część twojego umysłu przyswaja tą wiedzę? Oczywiście jest to nic innego jak właśnie twój świadomy umysł, czyli dla przypomnienia zaledwie 5% ciebie. Natomiast jeżeli chodzi o podświadomość, tak, czyli aż o 95% ciebie, 95%, które z niewiadomych przyczyn jest wypierane właśnie w klasycznej terapii, w klasycznej psychoterapii przez klasycznych psychologów, ta część uczy się w zupełnie inny sposób. Ta część uczy się chociażby właśnie poprzez powtarzanie, poprzez utrwalanie. Natomiast właśnie tutaj najważniejsza informacja dla ciebie. Twoja podświadomość jest dosłownie jak mechanizm. Twoja podświadomość jest dosłownie jak komputer, który po prostu wykonuje, który po prostu realizuje otrzymane od ciebie polecenia. I tutaj wracając do tego przykładu z rowerem, tak? Zauważ to, że na początku faktycznie, kiedy my uczymy się jeździć, no to wymaga to od nas więcej wysiłku, więcej zaangażowania. Natomiast przychodzi ten dzień, tak? Najczęściej dzieje się to przy
którymś z kolei podejściu do jazdy na rowerze. Natomiast właśnie przychodzi ten dzień, w którym ty po prostu wsiadasz na ten rower i jedziesz. Nie musisz myśleć o tym, że trzeba pedałować. Nie musisz myśleć o tym, że musisz utrzymywać równowagę, tak? Nie musisz myśleć tak naprawdę o niczym bezpośrednio związanym z obsługą tego roweru. Co więc zajmuje się tym wszystkim, tak? Co pamięta o tym, że trzeba pedałować? Co pamięta o tym, że trzeba utrzymywać równowagę? Co pamięta o tym, że trzeba trzymać kierownicę i jeszcze czasami nią skręcać? To właśnie twoja podświadomość. Podświadomość, która jest tak naprawdę najbardziej, można powiedzieć, genialnym komputerem dostępnym tutaj na Ziemi. Natomiast każdy z was, większość z was przynajmniej, podejrzewam, zna książkę Potęga Podświadomości. Ja bardzo często dostaję wiadomości od ludzi, którzy właśnie piszą mi, że na przykład, tak, oni sobie świetnie radzą, oni doskonale wiedzą, o co chodzi, oni wiedzą, jak ze sobą pracować, bo czytali Potęgę Podświadomości. Natomiast tak jak wczytuję się dalej w treść tej wiadomości, no to z treści ewidentnie wynika to, że okej, ktoś ma tą wiedzę teoretyczną, natomiast w żaden sposób nie wykorzystuje tego w praktyce. Nie wykorzystuje właśnie potencjału tego komputera do tego, by w swoim życiu wprowadzać zgodne ze sobą zmiany. Tutaj wprowadzę jeszcze jeden bardzo ważny termin. Termin pod tytułem autopilot. Tutaj w jednym z postów na kanale wspominałem już o autopilocie. Natomiast autopilot jest również czymś nierozerwalnie połączonym z podświadomością. Dlaczego? Dlatego, że właśnie twój mózg jest skonstruowany w ten sposób, że chcąc nie chcąc, czasami w twoim życiu, nawet jeżeli będziesz starać się cały czas być w swoim teraz, jeżeli cały czas będziesz starać się być uważnym, to i tak czasami ten autopilot odpali w twoim umyśle, tak? Ten autopilot przejmie dosłownie stery i zacznie pewne rzeczy w twoim życiu robić za ciebie, tak? Zamiast ciebie, bez twojego świadomego udziału. I tutaj, oczywiście, sam termin autopilot jest kojarzony dosyć pejoratywnie. Natomiast tak jak ze wszystkim w życiu, sam autopilot jest czymś zupełnie neutralnym. To zupełnie tak jak z nożem, tak? Część osób powie, że nóż jest bronią, że jest niebezpiecznym narzędziem, bo możemy na przykład kogoś dźgnąć tym nożem, a ktoś inny, kto na przykład pracuje jako kucharz, powie, że nóż jest wyjątkowo potrzebnym i bezpiecznym narzędziem, przy użyciu którego możemy na przykład przyrządzić wspaniały posiłek. Zauważ. Ocena danej rzeczy zmienia się tylko i wyłącznie w zależności od perspektywy postrzegania tej rzeczy. I to samo dotyczy autopilota. Jeżeli w twoim autopilocie, czyli tak naprawdę mechanizmie, który w pewnych momentach zaczyna oddziaływać na twoje życie, są niekorzystne dla ciebie programy, są ograniczające cię programy, są programy mówiące ci: nie mam, nie potrafię, nie dam rady, nie poradzę sobie z tym i tak dalej, i tak dalej. Tutaj tą listę moglibyśmy oczywiście rozciągać bez końca. No to wtedy jak najbardziej zgodzę się, że ten autopilot nie działa dla ciebie, tak? On zamiast właśnie pomagać ci w życiu, zaczyna ci bardziej w tym życiu przeszkadzać. Natomiast jeżeli ty swojego autopilota zaprogramujesz w odpowiedni sposób, do czego to doprowadzi? To doprowadzi do tego, że nawet w tych momentach, podczas twojego dnia, kiedy ty pozwolisz sobie na to, żeby właśnie troszeczkę odpłynąć, pozwolisz sobie na to, żeby właśnie zająć się troszeczkę czymś innym niż akurat twoim tu i teraz, w twoim bezpośrednim doświadczeniu, no to w tym momencie, jeżeli ten autopilot jest odpowiednio zaprogramowany, on doprowadzi, on po prostu doprowadzi do pożądanej przez ciebie sytuacji życiowej. I tutaj, jeżeli chodzi o podświadomość, jeżeli chodzi o autopilota, również to jest coś, co staram się cały czas podkreślać. Podświadomość większości osób kojarzy się tylko i wyłącznie z poziomem umysłu, tak? Tak pracujemy z podświadomością chociażby przy użyciu klasycznej hipnozy.
Klasyczna hipnoza sprowadza się do tego, że do Twojej podświadomości dostają się konkretne informacje, konkretne polecenia, czyli mówiąc inaczej, konkretne instrukcje dla Twojego komputera, żeby on zaczął je wykonywać. I to jak najbardziej działa, i to jak najbardziej przynosi efekty. Natomiast jest sposób na to, by to zaczęło działać jeszcze bardziej efektywnie. I częścią tego sposobu jest spojrzenie na Ciebie całościowo. Jest spojrzenie na Twoją podświadomość nie tylko jak na mózg, ale także jak na Twoje ciało. Twoje ciało jest również bezpośrednio połączone z Twoją podświadomością. Ono jest tak naprawdę tą częścią wykonawczą całego tego systemu, tak? Jest tą częścią wykonawczą tego właśnie komputera. Poprzez Twoje ciało ten komputer, Twoja podświadomość może właśnie wchodzić w interakcję z fizyczną rzeczywistością. No i tutaj, tak jak mówiłem o samej głowie, tak? No to na poziomie głowy, na poziomie myśli wystarczą nam słowa, żeby wgrać nowy program. Natomiast ciało niestety nie do końca rozumie te słowa. Do ciała słowa nie specjalnie trafiają. Ciało potrzebuje zupełnie czegoś innego. Zastanawiasz się czego? Ciało programujesz poprzez odczuwanie. I tak naprawdę zauważ tą jedną prostą właściwość. Mówiłem wcześniej o przykładzie z jazdą na rowerze, ale weźmy teraz troszeczkę trudniejszy przykład, tak? Przykład związany z jazdą samochodem. I tutaj znowu, kiedy na początku wsiadamy do samochodu, kiedy uczymy się jeździć, kosztuje nas to bardzo, ale to bardzo dużo energii. Dlaczego? Dlatego, że korzystamy zaledwie z 5% naszego dostępnego potencjału. Natomiast w momencie, kiedy faktycznie uczymy się jeździć, kiedy jesteśmy na 5, 10, 15 jeździe tym samochodem, również przychodzi taki moment, w którym Ty po prostu wsiadasz do tego samochodu i zaczynasz nim jechać. I nie musisz już specjalnie myśleć o tym, tak, żeby sprawdzić biegi, nie musisz zerkać co chwilę na pedały, czy naciskasz gaz, czy naciskasz hamulec, czy też sprzęgło. Nie musisz myśleć o tym. Nie musisz świadomie angażować się w proces patrzenia w lusterka, czy też obserwacji znaków, które pojawiają się na drodze. I tutaj znowu, dzieje się tak dlatego, że Twoje ciało po prostu uczy się tego nowego wzorca jazdy samochodem. Więc teraz, na sam koniec, zastanów się. Przemyśl sobie tą jedną rzecz. Jeżeli Twoje ciało jest w stanie nauczyć się czegoś takiego jak jazda samochodem i jest w stanie w pewnym momencie po prostu przejąć kontrolę, tak? Przejąć stery, odciążyć Cię, doprowadzić do sytuacji, w której Ty jako świadomość możesz operować sobie tylko z poziomu świadomego umysłu, myśląc sobie o 100 tysiącach różnych rzeczy, a mimo tego jechać tym samochodem i nie mieć dodatkowo wypadku, no to czy dałoby się to jakoś wykorzystać w Twoim życiu? Zastanów się. Ja obserwując cały ten proces, doszedłem do jednej bardzo prostej rzeczy, do jednej bardzo ważnej rzeczy. Że ciało możesz nauczyć dosłownie wszystkiego. Ciało możesz nauczyć chociażby tego, żeby regularnie ćwiczyło, tak? Ciało możesz nauczyć tego, żeby prowadziło Cię w stronę takiej wersji rzeczywistości, w której chcesz wziąć udział. Możesz nauczyć swoje ciało, żeby właśnie jadło pewne produkty, a inne produkty z kolei odrzucało. Możesz nauczyć swoje ciało, żeby było cały czas w tym stanie rozluźnienia. Rozluźnienia, które jest tak naprawdę bezpośrednio połączone z dostrajaniem swojej wibracji do tej pięciowymiarowej rzeczywistości, czyli do poziomu przepływu, jeżeli spojrzymy tutaj na mapę poziomów świadomości doktora Davida Hawkinsa. I tak naprawdę ciało możesz nauczyć wszystkiego. Możesz nauczyć swoje ciało tego, jak ma się zachowywać, żeby osiągnąć w życiu sukces. Możesz nauczyć swoje ciało, by prowadziło Cię w stronę szczęśliwych, harmonijnych relacji w Twoim życiu. I tak naprawdę to wszystko jest do wykonania, to wszystko jest możliwe. Jedyną trudnością jest to, że w Twoim ciele zapisane są również różnego rodzaju wzorce. Wzorce, które dostały się tam, często wbrew Twojej woli lub po prostu bez Twojej świadomej zgody, tak? Bez Twojego przyzwolenia.
Natomiast tutaj podkreślam to. Cokolwiek nie działoby się w Twoim życiu, jakiejkolwiek sytuacji byś aktualnie nie doświadczał czy nie doświadczała, wszystko w swoim życiu możesz zmienić. Nie tak dawno dostałem nawet wiadomość od jednej z uczestniczek, już teraz absolwentek programu Alchemia Przebudzenia, która pracując z zawartymi tam ćwiczeniami, pozbyła się bardzo poważnych problemów zdrowotnych i nie mówię tutaj nawet o Sylwii, która pracując z tym pomogła sobie w procesie wychodzenia z raka. Mówię o zupełnie innym przypadku. I tak naprawdę udało się, tak? Udało się przeprogramować właśnie ciało na ten nowy wzorzec zdrowia. Więc tutaj pamiętaj o tym. Bo często, bardzo często piszecie do mnie z problemami typu właśnie związanymi z finansami, związanymi z miłością, związanymi z pracą. Tak naprawdę są to błahostki. Są to błahostki, które w życiu można zmienić przy odrobinie konsekwencji, przy odrobinie systematycznej, pogłębionej pracy i przy pokazywaniu ciału tych zupełnie nowych wzorców, nowych sposobów na bycie, na czucie się. Im częściej, im bardziej Ty powtarzasz sobie, jak jest w Twoim teraz, lub im bardziej, im częściej Ty przywołujesz w sobie swoją życiową historię, przywołujesz sobie wszystkie swoje niepowodzenia, im bardziej skupiasz się na tym, w czym jesteś teraz, a z czego być może jesteś niezadowolony czy też niezadowolona, musisz wiedzieć o tej jednej bardzo ważnej rzeczy, że im bardziej Ty to sobie powtarzasz, im bardziej to odczuwasz, tym bardziej utrwalasz w swoim ciele ten sam program. I tutaj powiem jeszcze jedną rzecz, tak? Jest takie powiedzenie, że ludzie bogaci stają się jeszcze bardziej bogaci. Ludzie biedni stają się coraz bardziej biedni. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że w momencie, kiedy my mamy już w sobie zaszczepiony ten wzorzec bogactwa, jeżeli nasze ciało, nasza podświadomość jest właśnie ukierunkowana w stronę iścia, w stronę życiowej obfitości, no to tego zaczyna się po prostu pojawiać coraz i coraz więcej. To jest tak naprawdę taki troszeczkę wykładniczy wzrost, tak? Czyli on stopniowo, tak jak lawina, która stacza się ze stoku, z każdym kolejnym metrem, po którym się przesuwa, staje się po prostu coraz większa. Natomiast, tak jak powiedziałem, działa to również w drugą stronę. I dlatego właśnie, jeżeli nawet na chwilę obecną nie doświadczasz w swoim życiu obfitości, jeżeli na chwilę obecną w swoim życiu odczuwasz brak czegokolwiek, czy będzie to właśnie brak środków finansowych, czy brak miłości, czy brak szczęścia, czy tak naprawdę brak czegokolwiek w Twoim życiu, pamiętaj o tym. Im więcej razy Ty sobie to powtórzysz, nie mam, im więcej razy pozwolisz na to, by poczuć ten stan braku, tym bardziej się to w Tobie utrwali i tym głębiej zaczniesz pogrążać się w tych ograniczających Cię programach. Więc pamiętaj, zacznij zwracać na to uwagę, na co programujesz swoje ciało. Zrób ten krok, krok przed rzeczywistość. Tak jak mówiłem w poprzednich filmach o lustrze rzeczywistości, tak? Cała sztuczka, cały trik, już naprawdę nie da się tego prościej wytłumaczyć, tak? Nie da się, po prostu nie da się. Chodzi tylko i wyłącznie o to, że to Ty jako świadomość musisz zrobić ten pierwszy krok. To Ty jako świadomość musisz zrobić, wyjść o krok przed Twoje aktualne życiowe okoliczności. Musisz wyjść o krok przed to, co widzisz w odbiciu lustra rzeczywistości. Popatrz znów, popatrz na to lustro, tak? Jeżeli staniesz przed lustrem ze skwaszoną miną, co zobaczysz w odbiciu? W odbiciu zobaczysz również skwaszoną minę. I tak wiele ludzi, tak wiele osób cały czas stoi z tą skwaszoną miną przed tym lustrem i cały czas łudzi się, cały czas żyje w iluzji tego, że mimo tego, że mają tą skwaszoną minę, że przyjdzie ten cudowny dzień, w którym ich odbicie nagle się do nich uśmiechnie. I tutaj oczywiście nic takiego się nie stanie. I nie pomogą żadne rytuały, nie pomogą żadne czary, nie pomoże żadna magia, ani czarna, ani biała. Jeżeli Ty się nie uśmiechniesz, Twoje odbicie w lustrze nigdy się do Ciebie nie uśmiechnie. Zdaj sobie z tego sprawę. To jest właśnie ta Twoja wolna wola, z której możesz tutaj skorzystać, tak? Którą masz tutaj do dyspozycji. Im szybciej zaczniesz ją wykorzystywać, tym szybciej zaczniesz doświadczać
pożądanych przez siebie zmian w swoim codziennym życiu. I na sam koniec chciałem Cię jeszcze zaprosić na zarówno mój kanał na Instagramie, ale też na mój fanpage na Facebooku, gdzie również regularnie organizuję live'y, gdzie regularnie pojawia się nowy content związany właśnie z rozwojem, więc koniecznie dołącz do mnie także tam, a jeżeli chodzi o samą podświadomość, to już niedługo, już w jednym z kolejnych filmów dowiesz się, poznasz wyjątkowo prosty sposób na to, by faktycznie zacząć wpływać na swoje ciało tak, żeby ono zaczęło działać nie przeciwko Tobie, nie według tych starych wzorców, które mogą być dla Ciebie ograniczające, ale żeby w pełni zaczęło działać dla Ciebie. A jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, koniecznie dołącz do całkowicie bezpłatnego, pięcioczęściowego szkolenia związanego właśnie z kreacją rzeczywistości, z oddziaływaniem na swoją rzeczywistość na poziomie energii subtelnych, popracuj przez przynajmniej kilkanaście dni z ćwiczeniami, które są tam zawarte, a zobaczysz, jak bardzo zaczyna zmieniać się całe Twoje życie. Do zobaczenia już w kolejnym filmie. Mnóstwo miłości, mnóstwo światełka dla Ciebie. Namaste.